Że Polin, tak? No Polin, 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 jest. Polin, Polin, muzeum, jest. Sympozja i konferencje. Działo się dużo. Ale oczywiście to nie koniec, bo w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się sympozjum Niepodległość Cyfrowa. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Odbędzie się ona 2 marca przy tak zwanym Porcie Drzewie, tuż obok sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przemówienia wygłoszą m.in. premier Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz poseł Dominik Tarczyński. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 56 650 40 00. Ilość miejsc jest ograniczona. A po więcej informacji na ten temat zapraszam na stronę internetową naszej uczelni. Dziękujemy, Mario. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego. Odwiedzajcie naszą stronę www.wskasim.edu.pl. Znajdziecie nas również na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz YouTube'owym kanale uczelni. Zapraszamy na kolejne wydanie w przyszły wtorek, oczywiście o godzinie 16. Za uwagę dziękuję Natalia Kozielska i Eryk Milarski. Do usłyszenia. Tak, to było raz, a jeszcze i na 3 dni wcześniej, jako tak ze 2 razy, nie? Temat, jak przekazywać ofiarę kolejnym nie, raz tylko. Naszymi gościami będą Państwo Anna i Jacek Sajowie. No. Początek audycji 21.30. No 2 razy, tak, 2 razy. No to nie 3 dni, pana powinna tam, wiesz, rozejrzeć się widocznie. No. No, dobra. 16.15 łączymy się z Radiem Watykańskim. No, podoba się, bardzo ładny grafik. Ja mówię, zobaczę, że jest ładny. Otworzyło mi się tutaj w tym tablecie elegancko. To na chwilę, że jeszcze tego nie widział, on to dzisiaj dzwonił, ale jutro mu pokażę, jak przyjdzie. No, będzie zadowolony, on będzie zadowolony, no bo... On myślał, że już tutaj, że 2, 3, 4, 5 będzie miał. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek. No. Konfesjonał to miejsce, gdzie kapłan nie powinien używać gruźb. Jak jemu się chce jeździć, to nie jeździ, bo to co się wiesz. Dla niego to jest... Ale wie, to nie ma co robić, to muszę wyjeździć. Ma wykupione miesięczne na wodę, to nie jeździ sobie. Zamknięcie bazyliki grobu pańskiego dla pielgrzymów. A jak tam sobie dajesz radę z tym internetem, dajesz super? Tak tę bezprecedensową decyzję tłumaczy kustur ziemi świętej ojciec Franciszek. No, nie tak tylko mówię. No, mamy całe to mało, jak wycinamy w tym komputerze, to wiesz, ile tam jest i co to można zrobić. Normalnie nam na tle jakiegoś tam sali balowej z Petersburga, z innego wieku, kleja się normalnie. Zupełnie co innego. Post jest czasem, który pomaga w nawróceniu, aby zbliżyć się do Boga, zmienić życie i o to powinniśmy się modlić. Seniory. Blond włosa dziewczynka o niebieskich oczach. Pan mówi, chodźcie i spół ze mną wiedźcie. Rozmawiajmy trochę. Nie straszy nas, tak jak ojciec z nastoletnim synem, który postąpił niewłaściwie i trzeba go upomnieć. I wie, że gdyby podszedł z kimś, rzeczy nie pójdą dobrze. Musi zareagować, okazując zaufanie. W tym fragmencie biblijnym Pan mówi tak. Przyjdźcie, napijemy się kawy, pomówimy trochę, podyskutujemy. Nie bój się, nie chcę cię ukarać, ponieważ wie, że syn myśli. Ależ ja zrobiłem tę złą rzecz. Natychmiast dodaję, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają. Choćby były czerwone jak purpura, staną się jak biała wełna. Franciszek podkreślił, że jak ojciec zachowuje się w stosunku do dorastającego syna, tak i Jezus z ufnością ofiaruje przebaczenie i zmienia serce. W ten sposób postąpił z Zacheuszem czy z Mateuszem. Nam tak samo ukazuje, jak zrobić krok do przodu na drodze nawrócenia. Dziękujemy Panu za Jego dobroć. On nas nie potępia, nie chce nas karać. Dał swoje życie za nas i to jest Jego dobroć. Ciągle szuka sposobu, jak dotrzeć do ludzkiego serca. Kiedy my, kapłani, w zastępstwie Pana spowiadamy, to i my musimy mieć tę samą dobroć. Tak jak mówi Pan, chodźcie i spór ze mną wiedźcie. Nie ma problemu, jest przebaczenie.
a nie od początku grozić. La minaccia. W kontekście papież opowiedział historię pewnego spowiadającego kardynała, który wobec tak zwanego ciężkiego grzechu nie zatrzymywał się zbytnio na nim, lecz kontynuował dialog. I to otwiera serce, mówił Franciszek, podkreślając, że wtedy druga osoba odczuwa pokój. Tak samo Bóg czyni z nami, kiedy mówi: chodźcie i spór ze mną wiedźcie. Oto zaświadczenie o przebaczeniu. Dajcie. A mi aiuta vedere questo atteggiamento del Signore. Pomaga mi, kiedy uświadamiam sobie zachowanie Boga. Postępuje jak ojciec z synem, któremu wydaje się, że jest dorosły, że już dojrzał, a jest dopiero w połowie drogi. I Pan wie, że my wszyscy jesteśmy w połowie drogi. Potrzebuje wiele razy usłyszeć te słowa: przyjdź, nie bój się, otrzymasz przebaczenie. To dodaje odwagi. Iść do Pana z sercem otwartym. On jest ojcem, który na nas czeka. Gloria Bert. Ojciec Święty mianował księdza Janusza Ostrowskiego, dotychczasowego pomocniczego wikariusza sądowego i sędziego metropolitalnego sądu biskupiego w Olsztynie, biskupem pomocniczym archidiecezji. Biskup nominat ma 54 lata, urodził się w Olsztynie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1991 roku pracował jako wikariusz w parafii świętej Katarzyny w Braniewie, a następnie odbył studia z prawa kanonicznego na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone tytułem doktora. Po powrocie do Polski pracował w kurii metropolitalnej oraz w seminarium. W 1999 roku wyjechał do Togo, gdzie przez 7 lat posługiwał jako misjonarz. W ostatnich latach pracował w metropolitalnym sądzie biskupim w Olsztynie. Bazylika Grobu Pańskiego nie może być zamknięta w nieskończoność. Czekamy na pozytywny sygnał ze strony władz Izraela i wtedy ponownie otworzymy świątynię, powiedział kustosz Ziemi Świętej, reagując w ten sposób na rozgoryczenie pielgrzymów, którzy od kilku dni nie mogą nawiedzić tego najważniejszego dla chrześcijan miejsca kultu. Bazylika została zamknięta decyzją zwierzchników głównych wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie na znak protestu przeciwko naruszaniu ich praw przez izraelskie władze. Chodzi tu o nałożenie na kościoły podatku od nieruchomości oraz o projekt nowego prawa, które przewiduje możliwość konfiskaty należących do chrześcijan terenów. Franciszkański kustosz Ziemi Świętej zapewnił, że modlitwa w Bazylice Grobu Pańskiego trwa nadal w dzień i w nocy. To wyjątkowe zamknięcie świątyni dla pielgrzymów i turystów ma skłonić władze Izraela do zastanowienia, powiedział ojciec Francesco Patton. Zdaliśmy sobie sprawę, że nikt nas nie słucha i dlatego zostaliśmy zmuszeni do wyciągnięcia konsekwencji, do takiej formy protestu, z powodu której osobiście bardzo ubolewam. To ostatnia rzecz, którą jako kustosz chciałbym zrobić, zamknąć to najważniejsze na świecie chrześcijańskie sanktuarium. Ale w tym sanktuarium nasze kościoły się jednoczą i w ten sposób pokazujemy, że ten gest jest wspólnym protestem. Trzeba jasno powiedzieć, że my w żadnym wypadku nie dążymy do konfliktu z izraelskim państwem. Nie takie są nasze intencje. Mamy przecież dobre relacje i zawsze staramy się współpracować. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby udało się zasiąść do stołu i poważnie porozmawiać o tych sprawach. Czekamy tylko na sygnał, na przejaw woli rozwiązania tych problemów, a wtedy podejmiemy decyzję o ponownym otwarciu bazyliki. Waszym zadaniem jest dawać odważne świadectwo w dzisiejszym społeczeństwie, powiedział kardynał Vincent Nichols na dorocznym spotkaniu z dyrektorami szkół katolickich. Prymas Anglii Walii zwrócił uwagę na trzy cechy, które powinny charakteryzować szkołę i jej liderów. Pierwszą z nich jest katolickość. Kościół pomimo swojej różnorodności, podkreślił arcybiskup Westminsteru, zachowuje jedność, czego znakiem jest papiestwo, które stoi ponad kościołami partykularnymi. W tej samej dynamice szkoły katolickie powinny kształtować swoje przywództwo. Dalej kardynał Nichols wskazał, że katolicki lider jest realistą, a wiara chrześcijańska nie jest ideologią. Oznacza to, że chrześcijanin na poważnie bierze rzeczywistość grzechu i nie udaje, że żyje w utopii, czy podąża niekończącą się ścieżką postępu. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń i wypaczeń świata, z którymi musi się zmierzyć. Ostatnim punktem jest wizja, rozumiana jako jasny i podzielany przez wszystkich światopogląd, który nadaje charakter wszystkim szkołom katolickim. Kardynał Vincent Nichols zaznaczył, że wizja ta opiera się na czterech filarach. Ma pomagać rozwinąć w uczniach dary, które otrzymali od Boga, zrozumieć i przyjąć, co to znaczy być człowiekiem, wykorzystywać osobiste zaangażowanie do budowania społeczeństwa i służby dobru wspólnemu,
zgłębiać tajemnice Boga i to, co duchowe w człowieku, jako fundamentalny element ludzkiej natury. Przypominamy wszystkim o świętości i nienaruszalności ludzkiego życia. Żadna osoba, władza czy instytucja nie ma prawa go przerywać. Napisali nigeryjscy biskupi w komunikacie na zakończenie zebrania plenarnego tamtejszego episkopatu. Odbywało się ono w stołecznej Abudży. Episkopat nigeryjski wyraził swoje głębokie zaniepokojenie z powodu fali zabójstw na tle politycznym i rytualnym oraz częstych masowych mordów na bezbronnych obywatelach. Zachęcił również rząd do bardziej skutecznej ochrony ludzkiego życia. Hierarchowie wyrazili także poparcie dla praw kobiet i ich promocji. Stanowczo jednak potępiają rozporządzenia ustawy o gender i równych możliwościach, które są prawną furtką do wielu działań godzących w życie i rodzinę. Domagają się, aby te zapisy zostały usunięte z prawa. Biskupi jednoznacznie potępiają dystrybucję środków antykoncepcyjnych w szkołach. Zachęcają jednocześnie młodych do czujności i odpowiedzialności, aby nie dali się wciągnąć w bałwochwalstwo seksualności, dokonywania aborcji i inne dewiacje. W Bangladeszu doszło do napadu na jedną z sióstr ze zgromadzenia misjonarek miłości matki Teresy z Kalkuty. Została ona zaatakowana przez czterech nieznanych sprawców, którzy ranili ją ciężko w rękę. Siostra Magdalena wracała z banku z pieniędzmi na utrzymanie ośrodka pomocy dla biednych i opuszczonych dzieci. Osoby, które były świadkami zderzenia, zdołały ją uratować i odwiozły do szpitala. Oni nie wiedzą, kim była nasza założycielka, matka Teresa, powiedziała ranna siostra. Dla niej mottem życiowym była miłość. Możemy tylko opiekować się tymi biednymi osobami. Z całego serca im przebaczę. Sekretarz diecezjalnej komisji Justicja et Pax przypomniał, że siostry prowadzą tam dwa ośrodki dla osób potrzebujących pomocy. W większości są to muzułmanie i hinduiści. Służą tym, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo. Retorycznie zapytał, kto im będzie pomagał, jeżeli siostry będą prześladowane. Chrześcijanie w Pakistanie są wzburzeni i protestują przeciw praktykom zastosowanym przez tamtejszą policję wobec 17-letniego Patrasa Masiha, oskarżonego o rzekome bluźnierstwo przeciw islamowi. W czasie przesłuchania agenci policji torturowali chrześcijanina i zmuszali go do niegodnego zachowania wobec jego kuzyna. Aby uniknąć takiego traktowania, Patras wyskoczył przez okno z czwartego piętra. Jego stan jest ciężki, przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Pakistańscy obrońcy praw człowieka domagają się wszczęcia dochodzenia w tej sprawie i ukarania winnych. Ich brutalność jest nie do przyjęcia. Rząd i policja powinny chronić życie i godność każdego Pakistańczyka, czytamy w oświadczeniu jednej z pakistańskich fundacji. Przemoc rodzi tylko przemoc i z pewnością nie przynosi pokoju, powiedział kardynał Christian Tumi. Arcybiskup senior diecezji Douali w południowo-zachodnim Kamerunie skomentował w ten sposób coraz bardziej napiętą sytuację w anglojęzycznej części kraju, zwanej Republiką Ambazonii. Działająca tam separatystyczna organizacja oskarża część francuską o dyskryminację i domaga się ogłoszenia pełnej niezależności. Nasilające się od zeszłego roku działania bojowników i siłowe rozwiązywanie tej kwestii przez rząd zmuszają cywilów do emigracji do sąsiedniej Nigerii. Caritas Nigerii podaje, że w ostatnich miesiącach z tego powodu Kamerun opuściło ponad 43 tysiące osób, z czego większość to kobiety i dzieci. Kameruńscy biskupi potępili użycie siły ze strony rządu, zaś hierarchowie z Nigerii są mocno zaniepokojeni niekontrolowanym napływem ludności, który prowadzi m.in. do zwiększenia ubóstwa. 2 minuty dla Kaju. Dobra. Rafał Łącz. Nie 2 godziny, tylko 2 godziny. Adoracja i post o powołania, taką nazwę nosi inicjatywa, którą podjęły parafie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To m.in. efekt listu arcybiskupa Andrzeja Dzięki na Wielki Post, w którym metropolita szczecińsko-kamieński apeluje o modlitwę w intencji powołań. Sam jeden Jan Paweł II wymodlił w czasie swojego pontyfikatu tysiące powołań kapłańskich z polskich rodzin, z polskich parafii, z polskich diecezji. To skoro jego osobista modlitwa, chociaż to był mocarz ducha, to nas to zaskakuje, ale nie może też szokować. Ale skoro jego osobista modlitwa tyle wyprosiła, to przecież mogą się dziać cuda, gdy wszyscy zaczniemy się w tym samym duchu modlić. Inicjatywa polega
polega na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z postem w dowolnej formie w intencji powołań z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Akcja potrwa do 8 grudnia. Studenci Krakowskiej Akademii Ignacjanum odwiedzili adresatów akcji Rodacy Bohaterom. Polakom mieszkającym na Litwie zawieźli 150 paczek z żywnością zebraną w Małopolsce podczas 11. edycji inicjatywy. Jak podkreśla Tomasz Konturek, koordynator akcji w Krakowie, takie spotkanie jest niezmiernie ważne. Jeden z kolejnych wyjazdów, gdzie spotykamy się z Polakami, z tymi, którzy tam zostali po II wojnie światowej. Usłyszeliśmy po raz kolejny o ich problemach i historiach, to z czym się borykają na co dzień i wiemy, że ta pomoc jest potrzebna. Wiemy, że te dary trafiają do konkretnych osób, które tej pomocy potrzebują. No. Studenci obdarowali rodaków w mieście Soleczniki, gdzie 75% mieszkańców regionu to Polacy. Z czego? Z czego? Nie znalazło by się pewnie. A co by się Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. No to jak przyjdziesz, to chodź na nogę, dostaniesz makaron zjeść. Na razie. Tu ponownie studio Radia Maryja. Jest 16:30. Zapraszamy na audycję Studio Sport. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek. Zapraszamy oczywiście na audycję sportową. Przed mikrofonem Łukasz i Paweł. Zaczynamy dzisiaj od skoków narciarskich, chociaż ostatnio ich nie było, ale to jeszcze tak w kontekście olimpiady. O olimpiadzie już mówić nie będziemy, bo w tym ostatnim tygodniu, jeżeli chodzi o Polaków, dużo się nie działo. Może jedynie ten występ biatlonistek, które ostatecznie zajęły 7 miejsce, ale otarły się o ten medal. Tam naprawdę mało zabrakło. Szkoda, ale jednak olimpiadę ostatecznie kończymy z 2 medalami. Złotym Kamila Stocha i brązowym, jeżeli chodzi o drużynę skoczków. Tak zacząłem od tych skoków, dlatego że do końca Pucharu Świata w skokach narciarskich, licząc i te zawody indywidualne i drużynowe, zostało, proszę sobie wyobrazić, aż 11 konkursów. Te 11 konkursów, żeby je wszystkie przeprowadzić, no mamy niecały miesiąc praktycznie, to jest marzec, kolejne konkursy już 3 marca, 3 i 4 to będą konkursy w Lahti, 3 konkurs drużynowy, później konkurs indywidualny, no a później ten morderczy turniej w Norwegii, bo tam kilka konkursów bardzo małym odstępie czasu. No i oczywiście będziemy mieć aż 4 konkursy drużynowe. Tak mówimy o tym, bo tutaj jeszcze naprawdę bardzo dużo się może zmienić. No i Kamil Stoch, żeby zachować tą pozycję lidera, będzie musiał bardzo mocno popracować, a nasza drużyna też jeszcze może odnieść parę sukcesów. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o Kamila Stocha, no to przypomnijmy, że jest co prawda liderem Pucharu Świata, ale ta przewaga nad drugim Richardem Freitagiem nie jest aż tak duża i na tyle konkursów, które nam pozostało, jest to 7 zawodów indywidualnych, w tym jeszcze 3 na skoczniach mamucich. Tam bardzo dużo może się zmienić i w konkursach drużynowych również, no co prawda szans na wygranie Pucharu Narodów w tym roku nie mamy, bo Norwegowie są za mocni, ale spokojnie możemy porywalizować z Niemcami o tą drugą pozycję. Tak, i będziemy tak rywalizować z Niemcami pewnie jak na olimpiadzie o tą drugie, trzecie miejsce. Miejmy nadzieję, że tym razem to my będziemy minimalnie lepsi i skończymy na drugim miejscu. No też warto zaznaczyć, tak jak mówiłeś, że będą te konkursy
na tych mamutach, no bo patrząc na to, kto jest w tej pierwszej dziesiątce, tam jest sporo lotników, szczególnie Norwedzy, oni są dobrzy w tych dalekich lotach, no i myślę, że ci Norwedzy to trzeba było od razu, a nie takie, wiesz, kręcą. Tak, ale nie zapominajmy, kto jest aktualnym wicemistrzem świata w lotach narciarskich, więc Kamila Stocha absolutnie nie skreślamy, ale oczywiście Norwegowie na własnym terenie będą bardzo mocni. Ja osobiście liczę na bardzo dalekie loty. Mam nadzieję, że sędziowie też pozwolą na to, żeby troszeczkę tych emocji kibicom zapewnić, szczególnie na obiekcie Vikersund, gdzie naprawdę wygląda to bardzo efektownie. No i oczywiście życzymy wszystkim że te wyniki będą w loterii. Ostatni konkurs, ten konkurs w Planicy 25 marca, czyli praktycznie za miesiąc. Jeszcze jesteśmy Państwu winni informacje z piłki ręcznej, bo w sobotę i w niedzielę też mieliśmy spotkania z udziałem naszych drużyn wicemistrzów, oczywiście Orlen Wisła Polskie i PGE Vive Kielce. No zaczniemy od tej mniej optymistycznej informacji, chociaż no spodziewaliśmy się, że Orlen Wisła Polska będzie miała bardzo trudno z Rhein-Neckar Löwen, czyli mistrzami, aktualnymi mistrzami Niemiec. Ostatecznie Wisła przegrała u siebie 27-32, a szkoda, bo w pierwszej połowie prowadziła 15-14, no i miała szansę, żeby chociażby ten jeden punkt wedrzeć mistrzom Niemiec. No i niestety skończyło się to niepowodzeniem, bo ostatecznie nawciarze przegrali 5 trafieniami 27-32. No może to i by nie było takie najgorsze, bo cały czas Wisła jest na 6 miejscu, gdyby nie fakt, że w ostatniej kolejce sama jedzie do Skopie na mecz z liderem, czyli z Vardarem, a dodatkowo mecz bezpośredni zagrają między sobą zespół z Zagrzebia i drużyna IFK Kristianstad, a więc dwa zespoły, które są w tabeli za Wisłą. No i na pewno jeden z nich tutaj zapunktuje. Wisła, jeżeli myśli o awansie, no to niestety będzie musiała dokonać naprawdę trudnej sztuki, żeby wyjść 2 punkty ze Skopu. Tak, to będzie bardzo trudna sztuka, bo zespół Vardaru nie jest pewny tego pierwszego miejsca. Tam ma tylko punkt przewagi nad francuskim Nantes. No i tu jest wszystko możliwe. Także bardzo, bardzo trudne zadanie przed wicemistrzami Polski. Ale życzymy oczywiście powodzenia. Jeżeli chodzi o drużynę mistrza Polski, no to oni swoją sytuację skomplikowali sobie już wcześniej. Zrobili to na własne życzenie, ale teraz grają coraz lepiej. Tak też zagrali w takiej, można powiedzieć, cudzysłowie, świątyni Palu, czyli w Kiel. No i tam wygrali z gospodarzami 30-29. Też prowadzili już 5 bramkami. Kielczanie oczywiście mieli słabszy moment w końcówce meczu. Trochę tych bramek stracili, ale jednak ostatecznie odnieśli bardzo cenne zwycięstwo. Kielczanie już od jakiegoś czasu, można powiedzieć, złapali drugi oddech w fazie grupowej, bo zaczęli regularnie punktować. Możemy oczywiście tylko żałować, że to stało się tak późno, te zwycięstwa przyszły. Na razie to wygląda tak, że Vive jest na miejscu 5 w tabeli grupy B i ma 2 punkty straty do właśnie swojego rywala, czyli do Kiel. No i w ostatniej kolejce zagra na własnym parkiecie z Mieszkowem Brześć, czyli z tym zespołem, z którym sensacyjnie ponieśli porażkę. I myślę, że tutaj, jeżeli będzie to podejście do meczu takie już na poważnie, nie powinno być problemów ze zwycięstwem. Tym bardziej, że myślę, ta porażka w tym pierwszym meczu między tymi zespołami, zespół z Kielc jeszcze bardziej zmobilizuje. A tu mamy taką sytuację, że Vive musi wygrać, no i jeżeli to czwarte miejsce liczy na to czwarte miejsce, to musi liczyć na potknięcie zespołu z Niemiec. Na pewno jest 5. miejsce, czyli na pewno jest awans, czy tylko to 5. miejsce to też wiąże się no z tym, że będzie gorsze pewnie rozstawienie i trudniejszy rywal w następnej rundzie, ale w przypadku Kielc to tak nie martwi, bo oni są w stanie pokonać każdego. Tak, i wygląda na to, że tak naprawdę oni się teraz dopiero zaczęli rozkręcać, więc nawet jeżeli będzie to rywal z wyższej półki, ja myślę, że też dojdzie ten czynnik mobilizacyjny, bo ten zeszły sezon niezbyt udany w Lidze Mistrzów. Na pewno Kielczanie marzą o tym, żeby tym razem ten wynik był zdecydowanie lepszy. I teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z Ligą Mistrzów, ale tą Ligą Mistrzów z piłki nożnej. Można to zrobić. Także jest taka informacja, moi drodzy, podana.
stronach w polityce.pl. Materiał jest dostępny w formie... interesujące zeznania zostały złożone wczoraj, ale z ich treścią, jak już wiemy, zapoznamy się dopiero potem, gdy zostanie odtajniony protokół z niejawnego przesłuchania. Dziś kolejni dwaj świadkowie anonimowi. Komisja przesłuchuje zastępcę naczelnika Wydziału Operacyjnego ABW w Gdańsku, a wcześniej na pytania odpowiadał funkcjonariusz odpowiedzialny m.in. za podejmowanie czynności sprawdzających informacji na temat Amberkot. A w naszym studiu Ewa Wasążnik, która słuchała tych wszystkich pytań i odpowiedzi. Witamy. Czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się przede wszystkim tego, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracowała w połowie 2010 roku z Ministerstwem Gospodarki, które miało wątpliwości co do przeszłości kryminalnej Marcina P. Od wtedy w połowie 2010 roku starał się otworzyć dom składowy. To była nowa jakość wtedy na finansowym polskim rynku. Udało mu się to, mimo że i Ministerstwo Gospodarki, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wiedziały, że Marcin P. to jest człowiek o bogatej kryminalnej przeszłości, że był karany wielokrotnie za przestępstwa gospodarcze, a dopytywał o to poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński. Kiedy dokładnie dowiedział się pan, że prezes Amberkot Marcin P. nie mógł być prezesem zarządu, gdyż był wielokrotnie karany? 1 grudnia 2010 roku. Ale 2010 roku, jeżeli zauważymy, że Ministerstwo Gospodarki informację zwrotną z KRK dostaje 7 czerwca 2010. Nie rozumiem, dlaczego pan dyrektor miał utaić przede mną tą informację, że była wyniki sprawy. Tego nie potrafię zrozumieć. Rzeczywiście mamy osobę karaną, osobę, która zwróciła się z wnioskiem o prowadzenie domu składowego. Mamy informację, że ta możliwość została zablokowana. Więc cokolwiek planował, nie wiedzieliśmy, że pan Marcin prowadzi albo tak trafił, że biznes albo jest tak wyszedł. Tego nie założyliśmy. Mieliście go prawie na tacy. Tak podsumował tę część przesłuchania poseł PiS-u Stanisław Pięta, poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta. No rzeczywiście, w 2010 roku jak na dłoni było widać, że Marcin P. to przestępca, a Amber Gold to przekręt, czy też jak mówił to przed komisją Michał Tusk-Lipa, no ale nikt w porę nie zareagował. Komisja starała się dowiedzieć, dlaczego taka bierność, taka bezczynność również służy w tej sprawie. No i o to pytała również Małgorzata Wasserman, przewodnicząca komisji. Tutaj na pierwszy plan wysunął się wątek pieniędzy i tego tak naprawdę, jak to wszystko się zaczęło. Co państwu się udało ustalić odnośnie pochodzenia kapitału początkowego, pomysłu, pieniędzy na rozkręcenie tego wszystkiego? Prawdopodobnie pomysł był zapożyczony z Niemiec. Proszę pana, a jeżeli chodzi o pieniądze na rozkręcenie tego interesu? Pieniądze pochodziły z wpłat klientów. No to za głos, czy to z tamtego świata? Ustaliliście państwo, czy osoby, które wpłacały do Amber Gold, brały pieniądze przy pomocy tej firmy? Był taki pomysł, natomiast on nie został wykonany. Nie został wykonany, bo podobno takie było zarządzenie dyrekcji gdańskiej, delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wynikałoby z tego, że to dyrekcja blokowała działania operacyjne swoich funkcjonariuszy i w przypadku tego wątku finansowego, tego, że Amber Gold mogła być pralnią brudnych pieniędzy, ale również w tym wątku lotniczym. Przypomnijmy, że Amber Gold na pewnym etapie swojej działalności Marcin P. kupili linię JD upadające wówczas, utworzyli nową markę OLT Express, która również tak naprawdę pociągnęła Amber Gold do tego finansowego dna i spowodowała upadek piramidy finansowej, ale były one założone te linie OLT Express, jak podejrzewa komisja śledcza, po to, żeby właśnie brać brudne pieniądze. OLT Express również zaangażowany był Michał Tusk, syn ówczesnego premiera. Do tej pory nie udało się ustalić, jaka była jego rola w tym konsorcjum, w tym imperium finansowym przestępczym Marcina P. W tej sprawie również agenci ABW mieli się nie wtrącać, mieli absolutny zakaz, żeby zajmować się tym wątkiem, przynajmniej ci funkcjonariusze z Gdańska. Dlatego już były postawienia zarzutów karnych. Tak, to wczoraj się pojawiło. Tak,
Czy wiadomo już, kiedy dokładnie poznamy treść tej... Premium mobile. Najtańsza oferta na rynku. 16,70. Ale chcieli 65 zł, chcą 42 zł. Co do... Doprawdy to jak się to ma, no kręcą. Żydowskie firmy, co innego mówi, co innego jest. Zyskał poparcie właściwie wszystkich członków komisji. Problem polega na tym, że jego fizycznie jeszcze nie ma. Nie został spisany. Więc dopóki na papierze nie znajdą się te zeznania wczorajszego świadka, no dopóty my nie będziemy mogli ich poznać. Ale to jest kwestia techniczna, ja kwestia czasu. Co ciekawe, dzisiaj przed nami jeszcze tego posiedzenia komisji śledczej, również ważne głosowanie i również dotyczące odtajnienia protokołu. Tym razem to ma dotyczyć zeznań Jacka Cichockiego. Siedzę nie na dupie, na dupie siedzę nie. Opinia publiczna dowiedziała się, co w swoich zeznaniach umieścił właśnie Jacek Cichocki. Otrzymamy Was możliwość, reporterka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Tu Polskie Radio 24. Jeszcze 16 minut i będzie 17. Było o sejmowej komisji śledczej, teraz o sejmowej komisji regulaminowej. Ta dzisiaj pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury, która domaga się zatrzymania i tymczasowego aresztowania Stanisława Gawłowskiego. To był wiceminister ochrony środowiska i obecny sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. I śledcze zarzucają, że w podróżacie po PSL przyjął łapówki o łącznej wartości 200 tysięcy złotych, a posiedzenie sejmowej komisji obserwowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Uchwała sejmowej komisji regulaminowej to na razie tylko rekomendacja. Ostateczną decyzję w tej sprawie sejm podejmie jutro, ale bez względu na to, kto parlament zdecyduje, bohater wniosków śledczych pozostaje Stanisław Gawłowski. Uważa, że to sprawa polityczna. Ten materiał sporządzony przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry jest od początku do końca oparty na fałszywych przesłankach. Podstawowymi ludźmi, którzy mnie obrażają, to ludzie, którzy sami stoją pod ciężkimi zarzutami i którzy szukają złagodzenia kary. Nie ma nic więcej. Sekretarz generalny Platformy jako przykład Jezu. Które w jego ocenie prokuratura źle zebrała i na dzień dzisiejszy są już nieaktualne. Udało się wiele rzeczy jednoznacznie wyjaśnić. Choćby sprawę zegarków, tego, że ten zegarek, który posiadałem, kupiłem już w 2007 roku, a nie dostałem w formie łapówki w 2011. Mam na to zaświadczenie. To ewidentnie widać, jak grubymi nićmi przyte jest to oskarżenie. Z tłumaczeniami podejrzanego o korupcję poza PO nie zgadzają się prokuratorzy. Szefowa zachodniopomorskiej delegatury do spraw przestępczości zorganizowanej Aldona Lema mówiła w trakcie posiedzenia komisji, że areszt dla posła Gawłowskiego jest uzasadniony. Panu posłowi prokurator zamierza przedstawić 3 zarzuty korupcyjne. 2 z nich są zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Trzeci zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Mamy do czynienia z wiceministrem, mamy do czynienia z wydatkowaniem środków i dlatego bardzo proszę o przedstawienie Sejmowi stanowiska popierającego wniosek prokuratury. Obecna na posiedzeniu komisji zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak mówiła z kolei, że wniosek o zatrzymanie posła Gawłowskiego broni się z kilku powodów, a jednym z nich jest podejrzenie, iż poseł Gawłowski na wolności może utrudniać śledztwo i wpływać na nie. Według nas jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy zabezpieczy prawidłowy bieg postępowania. Postępujemy w ten sposób we wszystkich przypadkach, w których dochodzi do korupcji, a kwoty przyjętych korzyści są znaczne. Prokurator Marczak odniosła się również do zarzutu opozycji, jakoby wniosek o areszt dla Gawłowskiego był polityczny. Zastępca prokuratora generalnego mówiła, że śledczym zależy, żeby polityk był potraktowany. Tak, widać po pyskowaniu, że jest polityczny. To nawet nie ulega kwestii. Dlatego mówię, że najczystsi to są świadkowie Jehowy. Ja znam koleżanki, które nie chciały pracować jako w sądzie sędzi. No bo co to za chrześcijanka, która pracuje w sądzie? Co to za chrześcijanka?
To żadna chrześcijanka. Jak ona pyskuje tutaj. Jaka ona, wiesz, rząd stanowi. Rząd. Przypomnijmy, że według ustaleń śledczych w sierpniu 2011 roku ówczesny poseł i wiceminister środowiska przyjął w swoim domu 170 tysięcy złotych w gotówce od jednego z przedsiębiorców, a w zamian miał obiecywać pomoc w zdobywaniu nowych kontraktów od zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie. Inny zarzut wobec Stanisława Gawłowskiego to nakłanianie przedsiębiorcy do wręczenia przynajmniej 200 tysięcy złotych łapówki dyrektorowi zachodniopomorskiego zarządu melioracji. Relacje przygotowała Agnieszka Drążkiewicz. Głosowanie jutro po południu. Posłowie znowu nie zajmą się prezydencką ustawą, która ustanawia nowe święto. Chodzi o Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Mieli oni debatować rano, ale zdecydowano, że zrobią to jutro, choć i ten termin nie jest jeszcze pewien. Z treścią ustawy zgadza się opozycja, ale twierdzi, że to nie jest dobry czas na jej przyjęcie. Zamieszaniu wokół nowego święta przyjrzał się nasz reporter Michał Walczyk. Ustanowienia Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej domagał się prezydent Andrzej Duda. W październiku do Sejmu trafił projekt ustawy. Początkowo święto państwowe mające podkreślać heroiczność Polaków miało być wyznaczone na 17 marca. W lutym Komisja Kultury zdecydowała, że właściwszą będzie rocznica zamordowania rodziny Ulmów z Markowej, czyli 24 marca. Tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Wszystko to jest bardzo potrzebne, nie tylko w kontekście dialogu, jaki teraz toczy się w sprawie ustawy o IPN, ale ze względu na przyszłość, na przyszłe narody, na przyszłe pokolenia. Rano w Sejmie skreślenia z porządku obrad ustawy w sprawie Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów domagała się posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielkus. Jako klub Nowoczesna zebraliśmy szereg opinii od instytucji polsko-żydowskich w Polsce i wszyscy tak naprawdę mówią jednym głosem. Pomysł na ustawę tak, ale nie w tym czasie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że o opinię zwróci się do kancelarii prezydenta, która skierowała do Sejmu projekt ustawy. Skonsultuję z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Czy tani kredyt, tak. Czy wiesz, że kwota do spłaty rośnie codziennie? Sprawdź kwotę tanikredyt.pl. Płać jeszcze dziś. Czyli one tak wymuszają, jednocześnie straszą. To jest też mobbingowanie. To jest straszenie. No żydowskie klimaty są. Czas z tym skończyć i wysłać ich do Izraela. No przecież chyba krzywdy się im nie zrobi, jeżeli wygoni się ich do Izraela. No przepraszam bardzo. Dlaczego mieliby brać na lichwę, ludzi straszyć, mobbingować, uświniać? Po co to wszystko? Niech ludzie spłacą to co wzięli, a lichwą to niech się wypchają. Marek Jakubiak jednocześnie niech się sobie wypchają. I Platformy Obywatelskiej o niezajmowanie się teraz tą ustawą. Trzeba zapytać się i Nowoczesnej, dlaczego to robią, dlaczego starają się wstrzymać tąże ustawę. Dzisiaj wszyscy ci, którzy kontestują stosunek Polaków do Żydów, nie biorą pod uwagę jednego, że dzisiaj oni mówią, bo jakiś Polak ich uratował. Ich babcie, ich dziadka, gdzieś ogniwo w ich rodzinie. I dzisiaj Marta Dobosz, Marta jest. Jak byli ratowani w Polsce? No to jest naprawdę retoryka jakaś karkołomna ze strony Izraela. Polakom ratującym Żydów należy się szacunek, przyznaje rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Nie ma miejsca na kontrowersje. Jesteśmy im wdzięczni za to, co zrobili. Powinniśmy ich darzyć wielkim szacunkiem. Wczoraj rzecznik rządu poinformowała także, że jest wysoce prawdopodobne, jak one tak mają płacić w tych firmach, to wiesz, to ludzie to mogą nigdy nie wyjść z tych co obiecali zapłacić. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. No mogą nigdy nie wyjść. W czwartek odbędzie się posiedzenie rządu. Jak tutaj wiesz, pani kredyt, płać jeszcze dziś, nie pozwól na naliczanie dodatkowych kosztów. Dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy o stopniach wojskowych. Chodzi nie tylko o oddanie hołdu bohaterom, żołnierzom Polziemia Niepodległościowego, mówi informacyjnej agencji radiowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak zaznacza, nowelizacja ta jest wyrazem elementarnej sprawiedliwości i już dawno powinna być przyjęta. Warto podkreślić, że to nie jest sprawa, która dotyczy wyłącznie przeszłości. To jest sprawa ważna z punktu widzenia przyszłości. To znaczy, młodzi oficerowie Wojska Polskiego powinni mieć właściwy punkt odniesienia. Powinniśmy nazwać bohaterów po imieniu, powinniśmy wskazywać te postawy, które są godne naśladowania, a bandytów, którzy działali na rzecz zniewolenia państwa polskiego przez Sowietów i komunistów, również nazywać po imieniu jako zdrajców i zbrodniarzy. Ta ustawa pozwoli nam właśnie na takie działania.
Ta ustawa pozwoli na pośmiertne odebranie stopni generalskich m.in. Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. Pytanie, czy stopni generalski straci także pierwszy polski kosmonauta. Mirosław Hermaszewski był, podobnie jak Jaruzelski, członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a to jeden z trzech przesłanek do odebrania stopnia wojskowego. Na to pytanie w rozmowie z Trójką minister Michał Dworczyk odpowiadał tak. Każdy z nas ma w swoich doświadczeniach, w swojej przeszłości rzeczy, których się wstydzi albo przynajmniej z których nie jest dumny. Konsekwencje tych błędów ponosimy raz krócej, innym razem przez całe życie. Już nie ma, zalobuj się, tani kredyt. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, gdzieś tam ukryte to jest, zalobuj się, jakoby... Nie trzeba było być ówczesne prawo i konstytucję, stan wojenny, w konsekwencji czego zginęło kilkadziesiąt osób, setki trafiły tak, do... Tak, tani kredyt od Alfa Kredyt. I takie, wiesz, powiązania żydowskie. To jest obrzydliwe oczywiście. Chcesz dowiedzieć się o Alfa Finanse, czym jest ten tani kredyt, jakie opinie ma firma, co o niej sądzimy. Przeczytaj nasz krótki poradnik, zajmie ci to 3 minuty. Ale to niech oni tutaj nie proponują coś do przeczytania, tylko niech ludzie czytają może z innych źródeł coś takiego, co by sami chcieli przeczytać. Tak. No i tak, gdzie tutaj można się zalogować na przykład, bo potem się okaże, o, pani ma tam już swój adres e-mailowy, pani ma tam swój telefon. Pamięci o dziele życia rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony, ale również prezentacja historii Ostrowi Mazowieckiej i jej regionu. W latach wojny historia tego miasta jak w soczewce skupia całą wojenną i powojenną historię Nowogrodzka, Polski. Tani kredyt, 50 na 54. Znajduje się 2 kilometry od granicy ze Związkiem Radzieckim, czyli doskonale oddaje, powiedziałabym, tę podstawową tożsamość telefony do Polaków, firmy, ale jak zalogować się, to nie za bardzo. Opatrzą, wyskoczyło. Pożyczka bez oświadczeń, szybka decyzja, małe koszty. Pożyczka 3000, chwilówki na raty do 25 tysięcy. Pożyczka na dał. Jest rodzina Marii Pileckiej. Muzeum Dom Rodziny Pileckiej. Ale gdzie jest zalogować się, to nie ma. Z konceptem architektonicznym pracowni BDR Architekci. Konkurs na projekt architektoniczny budynku został rozstrzygnięty w lipcu 2017 roku. Komentarze. A koncepcję wystawy stałej wybrano w lutym tego roku. Paweł Dadok z pracowni BDR Architekci tłumaczy, pozwądź, że ekspozycje długu w muzeum będą umieszczone na 3 kondygnacjach. W piwnicy została umieszczona historia samotności bohatera Witolda Pileckiego. Na parterze z widokami na otaczający ogród i Ostrów Mazowiecką została umieszczona historia całej rodziny Pileckich i wspólne szczęście, a na strychu dom bez ojca, czyli życie Marii po śmierci Witolda Pileckiego. Zagospodarowany też zostanie ogród wokół domu. Tutaj jest widoczny obraz ogrodu, który jest częścią muzeum. Tutaj są widoczne zdjęcia archiwalne z ogrodu i szukaliśmy autentycznych elementów, które moglibyśmy umieścić w przestrzeni ogrodu. Ta żółta ścieżka została odtworzona w ogrodzie, żeby podkreślić również charakter historyczności tego ogrodu i jego takiej naturalności. Głównym założeniem projektu było przywrócenie pierwotnego charakteru domu rodziny Pileckich jako położonego w ogrodzie małomiasteczkowego domu ziemiańskiego. Szefowa nowo powstającego muzeum Dorota Sodzik podkreśla, że w jego tworzenie bardzo zaangażowani są mieszkańcy miasta. Organizujemy wielokrotne akcje zbiórki pamiątek i takich osób jest coraz więcej, które decydują się przekazać nam dokumenty i zdjęcia. Dzisiaj mamy jednostek inwentarzowych około 700, co nam daje ponad 1000 jednostek archiwalnych, w tym właśnie fotografii, map, dokumentów, ale też i eksponatów. To są przedmioty takiego codziennego użytku, związane z osobami, które się zasłużyły dla miasta przed II wojną światową. I takich eksponatów mamy ponad 100 obecnie. Więc mam nadzieję, że otrzymamy wykorzystane. Jest tani kredyt, co to jest? Będzie realizować tutaj swoją misję przez prowadzenie wystawy stałej, gromadzenie zbiorów i ich naukowe opracowanie, organizację kredyt, wystaw i wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą z zakresu historii. Relację przygotowała Dorota Piotrowska. Już za chwilę informacje dnia o 17, a potem debata dnia. Do usłyszenia. Reklama. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Drożynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak
przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej grypowity. Grypowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera także i malina. Proszę Państwa, wysłam, żeby sobie porozmawiać, czyli 800-802, 804, z babą rozmawiam. A ona co sekunda z kim rozmawia? Dziwny ma głos, jakaś, jak nie Żydowa, to jakaś, no na pewno nie jest Polka. To nie jest oczywiście ta, która jest tutaj na tej ilustracji. To ja pokazuję numer telefonu 800-802-804. Proszę Państwa, dziwnie mówi jakaś Żydowa z pewnością, bo to one się zajmują przecież finansami, zajmują się galeriami w Warszawie i sztuką, ale tylko po to, żeby zarobić, a nie przewieniem kultury i sztuki w Warszawie. No i dzwoni na tę linię 800-802-804, a ona 10 razy, ale z kim ona rozmawia? I to widzicie Państwo, to takie nawet troszeczkę upadlanie ludzi, bo że człowiek musi 10 razy się tłumaczyć, jakby, prawda? Imię i nazwisko, bo to zaczął. Daj spokój, to jest nieciekawe, to jest niesmaczne. Jeżeli chodzi o program dotyczący smaku, Ela Knorr, youtube.com. Nie, do cholery jasnej. Dziaduwo, nie chcemy reklamy żydowskiej. No wiecie Państwo, no to po prostu walczą Żydzi przeciwko Żydom o Tel Awiw, mówią w Warszawie. No, proszę Państwa, żeby nas tu nie wybijać z pantałyku, mówię jeszcze raz. O tym telefonie, to jest tak zwany telefon, można by było powiedzieć telefon zaufania, bo tani kredyt, on tutaj straszy, czyli to już jest mobbingowanie, że no dług rośnie, to będzie, ale ile to nie wiadomo, ale oni straszą, czyli na wyrost to robią, na wyrost mówią, że rośnie. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800-802-804. I teraz tak. Można tutaj wpisać, ja tutaj wpisuję siebie, wpisuję wpisuję siebie tutaj, numer telefonu 70079, dobra, e-mail. Wpisuję e-mail, proszę Państwa, małpa.gaz.pl, e-mail. I teraz tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie i tak dalej, więcej, ale wyślij, co wyślij. Oczekuj na kontakt od naszego doradcy. No ale ja to chcę napisać coś, a nie żeby on dzwonił, bo proszę Państwa, jeżeli to jest jakaś dziaduwa, której słoni na ucho nastąpił, no to po co ja mam rozmawiać z jakąś ciemną babą, której właśnie, że słoń na ucho nastąpił. Także proszę być koniecznie z nami. Tak? Ja mam sprawę taką do pana. No. Tu w tym budynku B1, tu koło dźwigu, jakby pan tam, nie wiem, co półtorej godzinki, dwie, zszedł do piwnicy, jest ale światło... Tu nie, to tam. Tam. Podejdźmy, tutaj koło dźwigu.
Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, po co wszystkie zgrzyty? Po co wszystkie zgrzyty? Tu Manchester City, system niewyżyty. Także proszę państwa, trzeba było wyłączyć to dziadostwo, no bo przecież normalnie szok. Złeczyk miał wkładać im ręce pod ubrania, dotykać w miejscach intymnych. Dodatkowo na twardych dyskach i pendrive'ach znaleziono u oskarżonego ogrom materiałów pedofilskich, w tym tak zwaną twardą pornografię dziecięcą. Według Wenezuelczyka wszystkie zarzuty są nieprawdziwe. Reconoce su culpa? No, me siento culpable. Nie czuję się winien. Mężczyzna nie chciał dziś składać wyjaśnień przed sądem. Odczytano te, które złożył jeszcze w śledztwie. Tłumaczył, że jego zachowanie było liberalne, a dzieci były wobec niego otwarte, siadały mu na kolanach, bawiły się z nim. Grozi mu do 12 lat więzienia. Daj spokój. Nie potrafią utrzymać w ręce długopisu, to wniosek brytyjskich ekspertów, którzy zbadali wpływ nowoczesnej technologii na fizjonomię młodego człowieka. Do jakich wniosków doszli? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Fremorgan. Kilkuletnie dzieci, zamiast malować ołówkiem, poruszają palcem po ekranie tabletu. W rezultacie mięśnie, które są konieczne do nauki pisania, nie są odpowiednio rozwinięte. Po prostu uczniowie nie potrafią utrzymać sztywno długopisu. Inne tradycyjne zabawy, jak na przykład budowanie z klocków Lego, również poszły w kąt na rzecz elektronicznych gadżetów. Zdaniem Sally Payne z fundacji działającej przy brytyjskiej służbie zdrowia, jeszcze 10 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, ale wówczas tablety, komórki czy iPady nie były tak popularne. W związku z tym motoryka, z jaką uczniowie rozpoczynali naukę w szkole, była przystosowana bardziej do kaligrafii. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM za godzinę będzie himalajstka Anna Czerwińska. Zapraszamy w imieniu Marcina Zaborskiego. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Rodzinnie spędzonego czasu przy każdej pogodzie życzy sponsor prognozy, producent makaronów Sotelli. www.gotujzsotelli.pl. Jutro, środa, to jeszcze czwartek, piątek, sobota i w niedzielę. Właściciel, tani kredyt, Alfa Finanse, tani kredyt. Czyli to tak raz, dwa, trzy, cztery. To 4 dni to Alfa. Warto przeczekać. Trzeba się oczywiście dość mocno się ubierać. Z warstwami na cebulkę. Alfa. Do minus 13 na Suwalszczyźnie. Polska sobie radę. Alfa kredyt. Alfa kredyt. Jest osiwicie. Kolizji prezydenckiej limuzyny. W takim razie w kalendarzu szkocji rządowy hał. To luty jakoś tam był luty krótszy. Już odmarzę. Ja już się martwiłem, bo to luty krótszy, ale dalej, a dalej, a dążyli. A już rzeczywiście. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Robert Karpowicz i Jacek Tankowicz. Także widzicie państwo. Mają za zadanie usprawnienie procedur egzekucyjnych. Projekty dotyczące komornictwa. Nareszcie, kurwa, bo dziadówy z tymi piosenkami tutaj się wpieprzają. To są dziadówy. Na każdym etapie postępowania. Aby tylko się komuś przylizać, podlizać, na czymś zarobić punkcie, półpunkcie, wiesz, obrzydliwe, to jest obrzydliwe. Z 1997 roku. Biała Księga zmieni wiele w świadomości państw członkowskich Unii w sprawie zmian w polskim systemie sprawiedliwości, powiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dodał, że władze w Warszawie oczekują od instytucji innych państw unijnych dialogu i zrozumienia polskich reform. W Brukseli spotkali się dziś ministrowie do spraw europejskich państw Unii. Znowu patrz, znowu jest to dziadostwo. Polski w kontekście artykułu 7. Prowadzimy z Polską dialog. Dalsze kroki zależą od oficjalnej odpowiedzi strony polskiej, powiedział po spotkaniu wiceszef komisji Frans Timmermans. Propozycje komisji w sprawie uruchomienia artykułu 7 wobec Polski to początek procedury i na tym etapie nie wiąże się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Polskę dziś w Brukseli reprezentował wiceszef MSZ Konrad Szymański.
Zapewniłem Komisję Europejską, ale także państwa członkowskie o tym, że Polska z najwyższą uwagą i ostrożnością podchodzi do oceny stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zapowiedziałem niebawem przekazanie Białej Księgi, która będzie referencyjnym dokumentem polskim w tej sprawie i wyraziłem opinię, że oczekujemy dokładnie tego samego, co oferujemy dziś Komisji. Dokładnie tego samego oczekujemy ze strony państw członkowskich. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą samą uwagą, z tym samym zaufaniem, w końcu bezstronnością, tak aby każdy z tych państw członkowskich wyraziło swoją własną opinię, a nie powtarzało opinii utartych przez ostatnie 2 lata w tej sprawie. Natomiast na 8 marca w Brukseli zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem. Wcześniej ma się ukazać tak zwana Biała Księga, zawierająca rzetelną analizę podejścia rządu do rekomendacji i uwag komisji w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja, uruchamiając w grudniu artykuł 7 unijnego traktatu wobec Polski, wskazała, jakie działania mają podjąć władze, aby odpowiedzieć na zastrzeżenia. Poza zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, Komisja Europejska domaga się też noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. No znowu Eurobank. Duże, okresami śnieg. Jakieś... Temperatura od minus 13, minus 11 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich do minus 5 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północnym wschodzie porywisty. Nad morzem okresami silny. No nie można do kąta. Do 55 km. Historia bankowa. Północno-wschodni. Mój pulpit. Śnieżne. Ciśnienie dostępne w Warszawie środki. Południe wyniesie 1016 hektopaskali. 13 tysięcy. Będzie spadać. Jeszcze wiadomo, a więcej informacji znajdą państwo na radiomaryja.pl. Trzeba się wylogować, bo to przecież myślicie. W dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat, jak przekazywać ogień wiary kolejnemu pokoleniu. Naszymi gośćmi będą państwo Anna dziadostwo i Jacek Stajowie. Eurobank dziadostwem. 21.30. Słysza, Agnieszka Eurobankowa, już jej demonstracyjna wersja serwisu. Już nie pamiętam, jak to usunąć, wiesz? Bo to po prostu jak zakała, stoi, przeszkadza, no nie można nic zrobić. O, jest kłódka. Właśnie tej kłódki nie było. Jest kłódka, jest. Ojciec Grzegorz Woś. Nareszcie kłódkę mi się zdjęło. Kłódkę mi się zdjęło, dobrze. Także proszę państwa, dziadostwo na dziadostwie jest, tak? O to chodzi.